O, ja. Dobra. No cóż, ból po wyrwaniu zęba jest ostry, ciśnie jak gówno podczas biegunki, ale hajs się musi zgadzać i nagrywać trzeba. Dobra. No i trzeba oczywiście zapowiedzieć odnowioną wersję największego hitu DJ-a Skurwiela. To właśnie my, a to nasz trój. Jesteśmy razem na wielki twój. No jak oczywiście słyszycie, moją nową cenzurą jest taki kawałek hitu, że tak powiem. Inaczej, ta muzyczka, która jest zarazem intrem DJ-a, jak i również czołówką Liczę na Gliczy. Pierwotnie miałbyś również do tego wokal, no ale jak widzicie, lub raczej słyszycie, no co mnie to, że się inaczej. No po prostu brakuje jednej tam nuty, żeby dodać kolejną sylabę do słowa, no więc no to jakby głupio brzmiało. Strasznie głupio się tak gada, szczerze mówiąc, wam powiem. Ale hajs się musi zgadzać i gadać trzeba, żeby mieć filmy. Chociażby na jakiś... No. Chyba trochę wypadłem z wprawy. Na jakiś zapas, prawda? Ale w szczególności trzeba zapowiedzieć DJ-a Skurwiela. Dobra, kto to wie. I otylca go. A co ma wspólnego papuga z pedałem? Obsrany drążek. Żarty z homo nie wiadomo, zawsze na propsie. Dobra, to złapnę jeszcze sobie złotego Sida. Nie pamiętam, którym przyciskiem się to robi. Ale dobra, jakoś w tym chaosie spróbuję do tego dociec. Okej. Tak minowałem się, no i muszę uciec bardzo daleko oczywiście. Się pojawili i zniknęli, no fajnie. Pozwólcie, że coś sprawdzę. Okej, to powinienem chyba telekinezą. Ale... Zaraz właśnie sprawdzam wiadomość w telefonie. Ale miałem co innego. Propos moich filmów. Przy okazji tutaj dobre tło, bo można sobie pozbierać klastry, prawda? Ja mogę się zająć własną rzeczą. O, i w tym miejscu sobie myślę... Jeśli mi się uda... To będzie timelapse, a jeśli nie, to znaczy, że nie wiem jak to robić, no i trudno, no to będziecie musieli patrzeć jak się wspinam. Albo przynajmniej jakoś spróbuję to wyciąć.
Ojej, chaos, chaos co niemiara. Byłem zajęty wiadomością na telefonie i ten. A akurat trafiłem na końcówkę, na ten dosyć trudny, to trudne zakończenie. Coś ta, akurat ta wieża, coś, no coś zagmatwana mocno jest. A tutaj parę razy było trudno trafić. Ale jakoś się udało. I teraz coś totalnie nieudane. Jak to mówią, do 5 razy sztuka. Znaczy się ja tak mówię. Bo często w prawdziwym życiu to tak jest, że 5 razy trzeba. One of Zinyak's lieutenants is hiding as a regular person in the simulation. Take his ass out. Zbliżam się, żeby się nie okazało, że jak przelecę, to będzie się zwiększać. A jak widzę, no to jednak wysokość też ma znaczenie. Okej. A dobra, już pamiętam, to trzeba do niego iść. O! Albo on przyjdzie do nas. Różnie bywa. Ale kurde, gangsta. Jeszcze potrójny pasiak, wow! Jak trzy nierozłączne paski na dresie! O! I po nim. Je, co jeszcze się trzyma? O, nie trafiłem tym razem. Mam pomysł. Z tego po rozwale będzie szybciej. No i oczywiście znowu zepsuta myszka nie pozwala. Po prostu brak słów. Tyle wam powiem. Złoty seed. Well, you've got my vote. Come on by the ship and you're ready to reminisce. Yeah! 81 klastrów, fajna liczba. 9 do potęgi drugiej. Bubuja. A wiecie co? Miałem powiedzieć wcześniej, ale kurczę, dopiero 11 minuta nagrania. A dopiero teraz mi się przypomniało, że no, teraz już nagle jakoś Saints Row normalnie się prezentuje na OBS-ie. Oczywiście chodzi o rozdzielczość, oczywiście. We don't have to worry about that now, right? I'm surprised how well folks are. Planowałem premierę naszego hitu. Tak zapowiedzieliśmy mniej więcej 2 tygodnie. Dwa odcinki przed jego oficjalną premierą, ale myślę, że tak będzie trochę więcej dramatyzmu. Już wszystko na ostatnią chwilę.
virus into the simulation, among other things. Do this, and I will reward you. Do not do this, and you will get nothing. Understand? Yeah, I got it. I am glad Kinsey was able to find me a body in the real world as well. This is much more satisfying. Automatyczne przeniesienie. No co to jakaś tutaj stacja z Inufa tutaj są, ale nie o tym chodziło. Show him you are better than his people at his favorite game show. I'm probably gonna be late for my appointment. Tylko ten świat się wczytywał. Lecim na Szczecin. Na Wałbrzych! Welcome back, Kentucky fans, to another round of Telekinetic Foolery, where it truly is. No to od razu. Over. Boom. Right you are, Zach. And here with us jeden człowiek, tego dziwacznego kosmicznego psa sobie weźmiemy. And what a perfect contestant for the show, Bobby. So far, this is proving to be the perfect combination. A, to an undefeated głowa pana Genkiego, okej. Okay. Gdzie ją znajdę? Nie, to chyba może być. Nie? A, okej. Okay. Nie mogę. Dobra, to wrzucę tutaj ten samochód na razie. A głowa. Jeszcze raz próbuję z tym. Gdzieś mi poleciała. A, te świecące, co tak leży, no jasne. Let's check out how our contestant is doing, shall we? So how do you think things are going for our contestant, Zach? In this match, or in life in general? Robimy skróta. But now that you mention it, let's talk about the second. Well, I imagine it's not easy for them knowing that they're responsible for the deaths of billions of people. Powinna być nowa dyscyplina olimpijska. Miatanie człowiekiem. Human race is a heavy load to carry. It sure is. I feel dirty, Zach. We're just the pawns of a megalomaniacal alien overlord, Bobby. It's not our fault. Let's get back to the action. Wyżej. O, to dokładnie. Jeszcze jeden samochód. Ciebie. A, nie barierę. Melexa. Skok i boom! Pięknie jak w siatkówce. I agree. The president sure is giving the folks at home one heck of a show. And I know Professor Genki is loving it. Indeed. Everybody's favorite mad cat enjoys nothing more than murder, mutilation, and mascots. He does love alliteration, Bobby. I thought that was assonance. Assonance is when the words begin with vowels. Really? Tutaj jest ta głowa. Człowiek. Miotanie człowiekiem. Samochód by się zdał. Nie dosięga. O, mamy tutaj wózek golfowy. Fajnie. Tutaj jeszcze mamy głowę. Źle gdzieś poszedłem. A, tu cię ma. A no jeszcze jeden samochód. A, o, tutaj. Ty, przydasz się. Okej. Okay. Jeszcze jedna. O, no. I feel fortunate to see this action firsthand. How about you? Aha, nie wiedziałem, że tak się da. I spowolniło mnie to, żebym tylko nie dostał niczego innego niż złoto. Będę trochę. I główka pracuje. I samochodzik.
I ręczna. Ta siatkówka. Głowa. I samochód. I mamy to. I jeszcze na złotku. Idealnie. I ta muzyka. O. To pora wybrać kolejną misję. Oj, kol, mi się tego nie chce nagrywać. Że się nagranie fajne, tak. Ale kiedy później trzeba jeszcze dograć ścieżkę audio, znaczy się spoza gry, takie właśnie komentowanie. O, no to się tak nie chce. Nagranie. Prawie 50 minut. No to jeszcze trzeba to wszystko obejrzeć. A później jeszcze pozostaje montaż. Nie wiem, dopłynę się do tego brzegu. No nie wiem, serio. No, teraz jakoś trochę lepiej. Tu już nie będę dopływał, bo wolno mnie cofnie coś tam. Nie wiem, żartuję. Chciałem trochę przekombinować i... Chciałem pokombinować i przekombinować. Czy jak zwał, tak srał. Pociśnijmy ich z karabinku. Trzeba pamiętać również o chłodzeniu. Normalnie pocisnął jakąś ostrą serię, ale zresztą zamieszka mi na to nie pozwala. Trzeba sobie pozbierać kaskę, bo jak se leży, to dlaczego nie? Ziutek, zagadkę mam? Lejsz. Co robi seler na kanapie? Nie wiem. Se leży. I wiecie, z montażem to jest tak, jak na przykład właśnie ta scena, co była poprzednio. Mówi się tylko coś kompletnie z dupy, ale no po prostu przypominają ci się różne właśnie teksty i takie tam, no i tak. No i od razu wiesz już co wpleść w swój montaż, prawda? No z montażem jest o tyle prostocza, faktycznie. Cały czas, w każdym momencie możesz zrobić co tylko chcesz. Pamiętasz świetny żart z filmu, który oglądałeś w ostatnim superkinie na TVN-ie? Szukasz go tylko w internecie i już masz kawałek z tym niezłym żartem, który świetnie wpasowuje się w daną sytuację. Dzieją się na ekranie akurat monitora, a nie telewizora.
Znaczy nie wiem, czy telewizor człowiekiem też nie, nie jest jakiegoś swego rodzaju monitorem, ale nie zagłębiajmy się w to. Mam pokonać oddział Zinów, pewnie jeszcze tamten, którego właśnie żeśmy wtedy minęli. No, raczej. No to po schodach. O, już na mnie czekają, a to. Od dupy, w strony zachodziciele. Dobra, tam się skupili, to walnę ich z bazuki i będzie po nich. Tutaj jeszcze jeden. Okej, mam to. I gonimy złotego Seeda. Złotego Seeda. An overload of the system will scramble some of their code. Completing one of the race programs will accomplish this. Będzie prosto. On wyścig niby ten. Całkiem monotonny mnie się wydaje, ale robienie tutaj tam im lapsa to ogólnie by było już za bardzo oczojebny filmik, więc nie pokuszę się o to. Ale zawsze takie. Można by to powiedzieć, wipeouty. Fajnie się ogląda. Fajnie się też w nie gra. Znaczy się. Tylko takie właśnie bieganie. Pretty sure I could break the sound barrier. No jakieś tam bardziej zręcznościowe. Czy to nie ma sensu, nie wiem po co to oglądać. Żartuję. Nie wiem czy to tak się nagrało. Nagrało z lagiem. Czy tylko odtwarzacz. Ale myślę, że raczej się tak nagrało z lagiem. No, trudno. Lepiej już nie nagram. OBS ma swoje. No. Ograniczenie, o. Złotko. Dziwne, jeszcze nie znam tego miejsca. No wiem, że jeszcze do początku filmu, wiecie, odpalamy z grubej rury powrót Saints, serii Saints Row, już od razu lecą ostre bluzgi, ale wiecie, magia montażu się nie wyda. Nie no, ale tak. Tak, no wiecie, też nie chcę przesadzać, żeby nie było, że teraz o! Mam montaż, mogę wypikać wszystkie bluzgi. Nie, nie o to chodzi przecież. Chodzi o to, że. Znaczy się, właśnie chodzi o to, że mogę sobie je wypikać. Chociaż w tym przypadku raczej. Ale. Ale co?
O, to jak już tutaj jesteśmy, to przy okazji sobie ich wybijemy. Ale chodzi o to, że no teraz jakoś w miarę tak trochę bezpieczniej się czuję, że jeśli coś mi się powie, no to może być cenzura i nie muszę się tak mocno wstrzymywać. A jednak dzięki cenzurze to nadal będzie w miarę taki content family friendly. To znaczy się według naszych standardów to tak jest, że jak nie ma bluzków, to jest family friendly. Co innego z grom. Gra to nie ja. Więc za wszelkie niedobrodziejstwa gry przepraszam, bo ja nie mam na to wpływu. A nie wiem za bardzo, jak tutaj zrobić zamazane miejsce czy coś takiego. To za dużo dla mnie. Jakbym montażu było za dużo tak, dla jednej osoby. O nie, z tego na pewno zrobię wam timelapse, bo to jest jakaś masakracja analna. No i mamy to wreszcie. Bo je to można. Zinyak needs tougher peeps. O, ale żebym się spiał. You accomplished what I asked you to do, so here is your reward. Now, continue with this task if you value doing everything you can in this world. Guess I don't have a choice. Why does everybody look at me as if I will kill them in their sleep? Ty może zajmiemy się trochę później. Jak nie bardziej niż trochę. To sobie można od razu zebrać cash. Wchodzimy w misję. Jak na statku już jesteśmy, to czemu by nie skorzystać? Ale skok, normalnie godny Power Rangers. This is not too much trouble. I need to better familiarize myself with how the simulation works. I figure if I watch the changes to the code take place when you do a few different tasks for me,
I should get a stronger grasp on the workings of Zin programming. Fine, but I better get something out of this. Tell me honestly, if Kinsey hadn't made you, would you have rescued me from the Zin? You know what, don't answer that. Raczej coś prostego. Ten chyba będzie bliżej. Znaczy się, przynajmniej będzie trzeba się przez wodę przeprawiać. Zobaczmy, co my sobie tutaj możemy dać. Wydajne szybowanie zawsze się przyda. Będzie można dłużej szybować. Zablokowane. Biegamy po wodzie, by się przydało. Ale na razie musimy się tym zadowolić. Będziemy się szybciej przemieszczać. Odcinki będą mniej nudne. Nie żartuję. Znaczy się, nie żeby... Nieważne. Nieważne. Wiecie, to jest taka gra. Bo niby mógłbym... powywalać... wszystkie drogi... Znaczy się, wszelkie sekwencje przemieszczania się, starym lapsować wszelkie bitwy i takie tam, ale wtedy to by nie miało sensu, nie miałbym co komentować. Znaczy się, pewnie łatwiej by było, bo tylko praktycznie usunąć to i tamto, z tym napisować to i tamto i ten, i wrzucić do internetu, ale no przecież, kurczę. Aha, dobra, tu. Jeszcze raz. I dalej. To wszystko. Tego nie mogę złapać. Dobra. Ło. Daleko, ale co to dla nas, co nie? Mamy teraz speeda na poziomie 3. O, to jak już tutaj jesteśmy, to sobie ich załatwię. A jak jest ich taka grupka, no to dajmy ich, pociśnijmy z bazuki. Po co? No, zresztą ta myszka. No tu już nie ma już takich grup, no to... Nie, znowu Warden. Dobra, będzie timelapse.
I ostateczna rozgrywka. I nie żartuję. Ostateczna to będzie, jak będziemy walczyć z Zeniakiem. Dobra, energia się skończyła. Dobra, i mamy całą. To biegniemy. Nie, nie do tego skoczyłaś. Dlaczego? Ja do tego w ogóle wskoczyć nie mogę. Dobra, zatrzymał się. Rattler, niezła fura. Fajna bryka. Wow! A samochody w tej grze to większe czołgi niż w GTA 5. Z drogi. Dobra, daleko tam jest, jeszcze przez wodę to będzie cięcie. No, jesteśmy na statku. Power Rangers. Here, I've created a simple locating program for your troubles. Now I want to change up the tasks you were performing. Same general idea, and a better reward for you this time. Thanks for the program. Dobra, koniec tego mielenia ozorem. Już mnie te wszelkie dziury po zębach. Tak. Tak bolą. Ja to wyglądam tyle. Dziękuję wam, że ze mną byliście.